Już bezpośrednio, bo tamto to było tylko ze słyszenia. Natomiast bezpośrednio zetknąłem się z Karolem Wojtyłą na studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zacząłem w 1964 roku. Wśród naszych profesorów. A chcę powiedzieć, że studiowałem filozofię. To był, według mojej dzisiejszej opinii i widzenia tych spraw, to był jeden z najciekawszych i najbardziej żywotnych wydziałów ówczesnego kulu. Otóż wtedy właśnie, czyli to jest, to jest połowa lat 60., przyjeżdżał przecież na Kul z zajęciami z etyki, ksiądz, profesor, ksiądz-biskup i arcybiskup, a później już kardynał Karol Wojtyła. I te jego zajęcia, przyniosłem tu z sobą indeks, który, który potwierdza moje uczestnictwo w tych właśnie zajęciach. Otóż te jego wykłady były niesamowite. Nie dlatego, że, że ich treść nas tak fascynowała. To zupełnie otwarcie mówię, to były trudne zajęcia. Ksiądz kardynał Wojtyła używał języka, który w tamtym czasie wcale nie był na, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Modny, to był język, krzyżujący rozmaite, co najmniej trzy tradycje, fenomenologię, tomizm, ale także było w tym sporo tych elementów, które, które wywodziły się z zupełnie innych tradycji chrześcijańskich niż święty Tomasz z Akwinu. Tak więc co chcę powiedzieć? Na zajęcia księdza, arcybiskupa, kardynała Wojtyły zbiegały się tłumy ludzi. Nie mówię tego, dlatego że, że no dziś jakoś wypada jakby podkreślać ten fakt. Zaraz jeszcze opowiem, jak to przebiegało w szczegółach. Natomiast to była największa sala. Na wydziale. I ona zawsze była pełna, zawsze była zajęta. Przychodziło bardzo wiele osób, także z innych wydziałów, które chciały z Księdzem Kardynałem się spotkać, zobaczyć go, dotknąć, posłuchać głosu, no, wpatrzeć się w tego nieprzeciętnego człowieka. Myślę zatem, że to nie tyle treść tych wykładów, tylko jego niezwykła osobowość, to kim był, co sobą reprezentował to podświadomie było przez nas już odczuwane, odkrywane i dlatego się schodziliśmy. Proszę sobie wyobrazić, że ksiądz arcybiskup miał oczywiście mnóstwo zajęć, tak jak jak każdy ordynariusz, wtedy diecedzie były o wiele większe i tych prac, tych zajęć też było wiele więcej. Dojeżdżał z Krakowa, często się spóźniał. Normalnie to jest tak, że kiedy profesor przychodzi 15 minut po wyznaczonym terminie, to już studentów na ogół po prostu nie ma na zajęcia kardynała Wojtyły, myśmy czekali, czekaliśmy nieraz pół godziny, nieraz godzinę, wreszcie się zjawiał. To jest jakiś znak, no niezwykłego wpływu, jaki już wtedy ksiądz kardynał wywierał na ludzi, przecież nikt z nas w tamtym czasie ani przez moment nie pomyślał, że ten wykładający profesor to jest przyszły papież, to jest następca świętego Piotra, to jest ktoś, kogo będziemy znali jako Jana Pawła II. Na przykład pamiętam doskonale sytuację, która miała miejsce w 1966 roku, kiedy obchodzono tysiąclecie Chrztu Polski. Kul był jedną, z bardzo ważnych stacji tych obchodów. Wszystko się odbywało na dziedzińcu kulu, tego starego kulu i tam oczywiście wśród gości honorowych, no to był przede wszystkim kardynał Wyszyński i właśnie ksiądz kardynał Wojtyła. Widzę go jak dzisiaj, kiedy wchodzi z konwiktu, na teren dziedzińca Kulu ja stałem z grupą studentów zajmujących się historią filozofii. Razem z nami był pan profesor Mieczysław Gogacz, który, który w tamtym czasie był docentem przy katedrze Historii Filozofii Nowożytnej u pana profesora Stefana no i przechodzi kardynał Wojtyła, oczywiście wszyscy się radośnie uśmiechnęliśmy, kłaniamy, witamy, a kardynał tak trzyma coś w dłoni i mówi, widzisz mieciu, co czytam? Zwrócił się do pana profesora Gogacza. Pan Gogacz, który z natury jest człowiekiem no, takim bardzo łagodnym i nieśmiałym, to, to wprost się zaczerwienił, bo zobaczył błędy brata Ryszarda. To była jego, jedna z jego pierwszych książek, które, które potem stały się powszechnie znane. No i, i, I rzecz jasna był to przepiękny komplement pod adresem naszego profesora. Wszystkim nam było sympatycznie i miło, że kardynał przychodzi w takim wyjątkowym momencie i czyta książkę Świeckiego katolika naszego profesora, z którym przecież spotykaliśmy się prawie codziennie w zakładzie historii filozofii. I że o tej książce dobrze myśli. To jedna taka scena. Druga, też z czasu studiów, to musiał być pewnie 67 czy 8 rok, świeżo po, po nominacji księdza arcybiskupa Wojtyły na kardynała. Tydzień filozoficzny. On, on zawsze ściągał. W latach 60. mnóstwo uczestników. Siedzimy w tej starej auli kulu. Ojciec Krąpiec, który, który był gwiazdą wszystkich tygodni filozoficznych, głosi wykład. Udział księdza kardynała był zapowiedziany, no ale jak zwykle nastąpiło to, to opóźnienie, spowodowane nadmiarem rozmaitych prac. I nagle zrobił się jakiś szum z tyłu, a to właśnie wchodził ksiądz kardynał Wojtyła, więc ojciec krąpiec uprzejmie mówi: Przepraszam eminencję, że zacząłem nie czekając. I tę odpowiedź kardynała Wojtyły też słyszę: do dzisiaj na tej sali obowiązuje inna hierarchia wartości. Tak mu odpowiedział. Chodziłem na zajęcia do księdza profesora Franciszka Tokarza, dawny jezuita, człowiek ogromnej wiedzy, znawca filozofii chińskiej, który, mając pewnie już blisko 80 lat jeszcze tego chińskiego, ciągle się uczył. Przechodził nieraz po korytarzach i śpiewał coś po chińsku, co, co oczywiście u nas studentów budziło y, radosne skojarzenia. Na zajęcia ludzi potrafił tak zgarniać czasem troszkę na siłę, y, byleby mieć audytorium. No i kiedyś na seminarium mówi do nas tak. Wiecie dzieci, bo on zawsze do nas dzieci mówił, wiecie dzieci, jaka jest różnica między mną i, proszę mi wybaczyć, ale tak powiedział, Wojtyłą? No nie wiemy. Ja to, kiedy rano się budzę o piątej, bo dojeżdżali tym samym pociągiem z Krakowa do Lublina, ja kiedy się budzę rano o piątej, wychodzę na korytarz i zapalam papierosa. On, kiedy budzi się o 5, wychodzi na korytarz i odmawia różaniec. To jest autentyczne. Tak nam to ksiądz Tokarz powiedział. My o tych obyczajach oczywiście w ogóle nie wiedzieliśmy, bo nikt nie dojeżdżał razem z księdzem kardynałem tym samym pociągiem. Ale myślę, że to jakoś... Pokazuje czy ukazuje jego rzeczywisty charakter. Przy tej serdeczności, dobroci dla ludzi bardzo poważnie realizował te swoje kontakty, swoje więzi z Bogiem. O nich nigdy nie zapominał, ale się też tym szczególnie jakoś nie afiszował. To było. Ksiądz Kardynał zwykle korzystał ze swoich notatek z tego, co już przygotował wcześniej na piśmie i tak sobie siadał za, za katedrą i właściwie cały czas mówił. Cały czas mówił, aż minęło półtorej godziny i to, to były takie wykłady uporządkowane, systematyczne, takie w stylu ówczesnego uniwersytetu. Otwarcie mówię, te wykłady nie były jakoś tak fascynujące. One były trudne. A jednak, no może, może to, co podkreśliłem przed chwilą, że usiłował przekonać, myśmy to słyszeli w tonie głosu, w sposobie mówienia przekonać i siebie, i nas. To nie było skierowane. Na zasadzie indoktrynacji, tylko to było pewną taką propozycją, przedstawianiem propozycji, która miała być przekonująca dla mówiącego i dla słuchacza. Ja inaczej nie umiałbym wytłumaczyć faktu, że wszystkie wydziały, ludzie poczytywali to sobie za pewien honor, a nawet obowiązek, żeby choć raz dwa razy w roku być na tych zajęciach z księdzem Kardynałem się spotkać. To nie było tylko jedno wydarzenie, tylko cały ciąg tych wydarzeń, które były związane z jego pracą, na rzecz obrony życia, na rzecz rodziny. Co? Jak mi się wydaje, później również znalazło swoje bardzo silne odzwierciedlenie w tym, co robił Jan Paweł II. Ta właśnie grupa ludzi plus ich pomocnicy, rzecz jasna, zaczęli organizo organizować to, co nazywamy duszpasterstwem rodzin. Tak jakby już w tamtych 60. latach, kiedy jeszcze. Nie mieliśmy pojęcia tu, żyjąc, w tej części Europy, o wszystkich problemach i zagrożeniach które wkrótce staną się tak dokuczliwe w stosunku do rodziny, już wtedy czuli, że trzeba zająć się rodziną, trzeba podjąć ten temat, ten problem, bo od rodziny zależy dosłownie wszystko. I, i to uważam za taki no, genialny, prost przebłysk w działalności duszpasterskiej Ojca Świętego i, i tych wszystkich, którzy byli z nim związani w duszpasterstwie rodzin, w duszpasterstwie też służby zdrowia, bo na początku te, te dwie dziedziny były ze sobą bardzo ściśle związane, dopiero potem się rozdzieliły. Kiedy 16 października, to pamiętam też jak dziś no bo to są takie nie, nie do zapomnienia sytuacje, odprawiałem wieczorną mszę świętą. Ja pracowałem wtedy w Gdyni, w kościele w Dęptowie. Oczywiście modliłem się jak, jak zawsze z ludźmi to jest październik, więc pomszy świętej różaniec który odmawialiśmy w intencji szczęśliwego wyboru następcy świętego Piotra. Okazało się, że już ta modlitwa była wysłuchana, bo modlitwa różańcowa zaczęła się gdzieś koło pół do siódmej wieczorem. Wracam po tej mszy świętej do miejsca, w którym jedliśmy i idę z moim kolegą księdzem Edwardem Zielskim, który dzisiaj jest biskupem w Brazylii. Idziemy i nagle ktoś po przeciwnej stronie ulicy woła do nas Hej księżulki, słyszeliście? Co mieliśmy słyszeć? Jeszcze tak się troszkę przestraszyliśmy, czy to nie jest ktoś tam pod wpływem? Słyszeliście? Pol Polak został papieżem. Kto? No, z Krakowa podobno. Wojtyła, mówimy tak do siebie. Boże kochany, przyspieszyliśmy natychmiast kroku, żeby dojść do, do właśnie tego miejsca, do tych państwa, u których jadaliśmy posiłki. No i tam już siedział nasz proboszcz, nieżyjący, dzisiaj ksiądz Tadeusz Rogatka, który mówi, słuchajcie. Stało się. Polak został papieżem. To było niesamowite, porażające. Tego się nie da opowiedzieć. To było jak uderzenie tego gwałtownego wiatru, o którym mówią dzieje apostolskie, bo coś takiego, tego typu fakt przekraczał naszą. Już nie tylko oczekiwania, ale, ale naszą wyobraźnię. Ojciec Święty natychmiast się znalazł w bardzo dobrych relacjach z Rzymianami, z tymi zgromadzonymi tam na Placu Świętego Piotra, dlatego że no był taki, jak, jak mu podpowiadało serce, czyli był naturalny, był miły, był dobry, był życzliwy dla ludzi. To trudno, żeby ludzie tego natychmiast nie, nie wyczuwali. Ale z drugiej strony, pewnie wszyscy też uczestniczący w tej uroczystości, Polacy myśleli, no, że teraz zaczyna się inna epoka i trzeba. Jednego z nas, który, który zdecydował się na podjęcie tak niesamowitej służby, że trzeba mu pomóc, trzeba go otoczyć modlitwą, życzliwością, wsparciem. To, to było chyba dominujące uczucie u, u tych wszystkich, którzy byli na Placu Świętego Piotra. Takiej dumy z tego, że to że to jest nasz rodak, ale też i świadomości, że no, będzie to wiele wymagało i od niego, i od tych jego rodaków, którzy, którzy przecież do takiej solidarności z Janem Pawłem II szczególnie byli zobowiązani. Wszyscy teoretycznie wiedzieli, że Papież otoczony jest nie tylko miłością, ale też są siły wrogie, które, które tego Ojca Świętego próbowały poniżyć i zniszczyć. Ale żeby się można było spodziewać, że ktoś do człowieka, symbolu, ja już nie mówię o symbolu religijnym, ale symbolu pokoju, szacunku, godności ludzkiej, respektowania godności ludzkiej. Do kogoś, kto, kto z prawdy, nadziei, miłości czyni swój zasadniczy przekaz, żeby można było do niego strzelać, to mi się wydawało. Zupełnie niemożliwe. Ja byłem zaskoczony, wstrząśnięty i przerażony, bo to jest tak, jakby został skalany ktoś naprawdę wielki i ktoś, kogo autorytet uznawano jednak powszechnie w świecie. Pamiętam, jak po tej wiadomości ludzie zaczęli napływać do Kościoła. Zupełnie tak samo spontanicznie, jak wtedy, kiedy kiedy Ojciec Święty, używając określenia Benedykta XVI, odszedł do domu Ojca. Ludzie wtedy zaczęli napełniać Kościoły, żeby swoim płaczem, swoją modlitwą wesprzeć tego, który walczył o życie. Ale chcę powiedzieć, że Nikt, przynajmniej w środowisku, w którym ja pracowałem, nikt nie sądził, że to się może skończyć jeszcze gorzej. Myśmy wszyscy bardzo wierzyli, że Pan Bóg okaże miłosierdzie i dając Ojcu Świętemu cierpienie ponad siły, równocześnie te siły pozwoli mu odzyskać. I po tych pierwszych. W godzinach prawdziwego szoku i prawdziwego bólu zaczęła zwyciężać nadzieja. I to, myślę, było, było przede wszystkim tym Bożym zwycięstwem, tą Bożą Ekonomią, to umocnienie nadziei złożonej w Bogu za pośrednictwem tego, który był głową Kościoła wówczas. To było spotkanie Ojca z dziećmi, które no, tak to czasem bywa, że ojciec po upomnieniu przytula je, żeby dodać im odwagi i siły, żeby zachęcić je jeszcze do cierpliwego trwania. W tamtym momencie to było potrzebne. No, a w Gdańsku ta pamiętna zaspa. To było obudzenie wiary w narodzie, który po stanie wojennym takiego obudzenia ducha potrzebował i Ojciec Święty jak zwykle, znając swój kraj, znając swoich rodaków, wiedząc o ich błędach, umiał równocześnie wyszukać w nich to, co jest najlepsze. Wyposażeni w to przecież wkrótce doprowadzili do tych zmian systemowych, na których na pewno Ojcu Świętemu też zależało. Ojciec Święty już doskonale widział, że jeżeli się nie uratuje rodziny, to się nie uratuje człowieka. Jeżeli się nie uratuje rodziny, nie uratuje się kościoła. Jeżeli nie uratuje się rodziny, nie uratuje się chrześcijaństwa. Więc ten, ten kongres rodziny, którego owocem jest przecież prawdziwa karta magna duszpasterstwa rodzin. Aktualna dzisiaj dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy dwadzieścia kilka lat temu ten tekst powstawał. Dziś myślę, że, że wszystkie te polecenia, wszystkie te dezyderaty, te wskazówki zawarte w familiaris konsorcją, czyli, czyli adhortacji poświęconej rodzinie, że jeżeli one nie będą wprowadzane w życie, jeżeli ze wszystkich sił nie będziemy próbowali przyjść rodzinie z pomocą, to Także zachwiejemy przyszłością całego chrześcijaństwa. Bóg okazuje swoją siłę, pełnię swojej mocy. Właśnie przecież w przebaczeniu i w miłosierciu. To są, to są te, te Boże tajemnice, których do końca nie zrozumiemy, ale które moim zdaniem u Jana Pawła II jako wielkiego mistyka, czyli tego, który swoją. Przyjaźń z Bogiem konsekwentnie, krok po kroku, usiłuje wprowadzić w życie, że, że one były u Niego nieustannie obiektem kontemplacji, modlitwy i, i refleksji. A więc ja bym powiedział tak, no oczywiście, że każdy człowiek, biskup również, jest tylko człowiekiem nie przekroczy samego siebie, ale od Ojca Świętego no, nauczyłem się traktowania człowieka. Próbuję to stosować również w stosunku do siebie samego. Człowieka jako zawsze ograniczonego w swoich możliwościach, ale jednocześnie nieustannie zasługującego na szacunek, na pomoc i na wsparcie. Nie zawsze to jest proste. Ojciec Święty miał, ja bym powiedział, dwie takie cechy, które na, na pierwszy rzut oka się jakby troszkę wykluczają, a w jego wypadku się dopełniały. On potrafił niezwykle łatwo, przecież wszyscy to widzieliśmy, nawiązywać kontakt z ludźmi, potrafił porywać tłumy i trafiać do... Serc tych poszczególnych osób, a z drugiej strony miał niesamowitą zdolność koncentracji. Nieraz to podziwiałem na wielkich celebrach papieskich. Miliony ludzi, bo przecież bywało, że po kilka milionów gromadziło się wokół Jana Pawła II, a on potrafił ich natychmiast wyciszyć, kiedy tylko chciał. Jasne, że. Pewnie każdy duży pasterz chciałby umieć w ten sposób postępować. Ale no, mistycyzm Ojca Świętego, on się uwidaczniał najgłębiej właśnie w momentach tej koncentracji. Przypomnijmy sobie, jak stał przy, przy swoim pastorale, przy tym krzyżu papieskim, jak opierając głowę o ten pastorał, sprawiał, że tłum się wyciszał, że wszyscy widzieli, on teraz rozmawia ze swoim panem i mistrzem. Nie można mu tego utrudniać. I ludzie wchodzili w tę atmosferę modlitwy, w atmosferę skupienia i, i koncentracji, bo widzieli, że to nie jest... papież o tym nie mówił w ogóle. On, on nawet nie zachęcał, prawda? Tylko przez samą swoją postawę, przez samą swoją wiarę tak jakoś promieniował, na, na, na uczestniczących w liturgii wiernych, że nie trzeba było się bać o jakikolwiek bałagan, czy, czy hałas, czy zakłócenie porządku. Ja nie wiem, kiedy on zrobił na mnie największe wrażenie. Czy, czy wtedy, kiedy był młodym, silnym, eleganckim profesorem, uczonym wysokiej klasy, mówiącym tak, że. Z pewnym trudem nawet studenci chwytali jego myśli. Czy wtedy, kiedy był w pełni sił i, i, i jeździł po świecie, gromadząc miliony, czy może właśnie wtedy, kiedy, kiedy był już niczym innym poza cierpieniem i słabością? Bo pewnie nauczycieli. Filozofii będziemy mieli zawsze, wielu i różnych. Papieży silnych i zdrowych też, ale papieży, którzy, którzy nie rezygnują z posłannictwa, będąc już tylko słabością, cierpieniem i udręczeniem, nie wiem. Ja Nigdy tych ostatnich właśnie spotkań z Janem Pawłem II nie zapomnę. To, co, co opowiem, no, działo się na oczach yy, przecież milionów ludzi, ale miało miejsce w, w licheniu, kiedy, kiedy Ojciec Święty w którymś momencie, słysząc te okrzyki wiernych, Witaj w licheniu, witaj w licheniu, mówi. Ja tak was słucham i wydaje mi się, że krzyczeć, krzyczycie czy wołacie. Witaj tyleniu. No, to jest. Niektórych ludzi to wprost y, zgorszyło, prawda? jak papież może o sobie mówić y, tyleniu, ale jaki to pokazuje dystans od samego siebie. Ja uważam, że, że akurat w tym takim żartobliwym powiedzeniu, kiedy, no, kiedy umiał wdawać się w te dialogi z wiernymi, to zdobywał najwięcej sympatii, najwięcej takich, takich ludzkich, ciepłych uczuć. To, to się oczywiście ludziom podobało, bo, bo, bo widzieli, że będąc papieżem i głową kościoła równocześnie zostaje normalnym, sympatycznym człowiekiem. Albo jak to dziecko w Rzymie podniósł, a, a ono przestraszone krzyknęło, mama, a ojciec święty mówi na to, no już raczej papa niż mama, prawda? To są, to są takie. Yy, no nieprzewidziane, niezaplanowane momenty, które potrafiły rozładować różne trudne sytuacje.